Dobrze. Obiquelu musiał zostać. Green już, Urbas idzie. No, zostaje trochę niestety. To ciężko mu będzie w tej drugiej części odrabiać. Walczy Polak, tymczasem Green samotnie. Obiquelu, ale i on nie będzie drugi, przegrał za Silvą. Marcin Urbaś na piątym chyba lub szóstym miejscu. Nie ma takiej obudowy mięśniowej, nie jest tak mocny fizycznie jak ci czołowi sprinterzy. No wystarczy spojrzeć na Greena. Ma na pewno wielkie serce do biegania, ma chęć zdobywania medali, ma chęć bicia własnych rekordów. To jest ta różnica, był blisko Greena Obiquelu i tu usztywnił się już 50 metrów przed zakończeniem tego biegu. Nie miał szansy, został wyprzedzony jeszcze przez Da Silva. Drugi medal Brazylii.